No, nie wiem, czy oglądaje dzisiaj Insta Story, ale miałam super śmieszną sytuację e, z tajnikami dzisiaj na drodze. E, bardzo mi to poprawiło humor z rana. <laughs> w się sensie, się no wtedy jak jechałam samochodem. Sprawdzę, nie musisz opowiem. E, ja, ja to rozrysuję. Pęcik. Pęcik. Ja to rozrysuję. Witam śpiącą królewne twarz ze łzami radości. Cześć, witam serdecznie, Shuler. Dzięki za szósty miesiąc, Suika. To są, to są aleje jerozolimskie, nie? To są aleje jerozolimskie. I teraz tak. Ten pas służy do skrętu z, z alej, tak jakby, a te dwa prowadzą na wiadukt, prawda? No, co tu sobie jedziesz ten i ja wjeżdżałam na te aleje. No i miałam trzy pasy do wjazdu na aleje. Te trzy. No i tak, ja byłam tutaj. Nie? I pokazało mi na nawigacji, że mam po prostu zjechać. Mogę wybrać dowolny pas i mam zjechać na aleję. No to ja się ustawiłam na tym, na którym było jakby najmniej aut, czyli na skrajnie lewym. No i wjechałam się na aleje Jerozolimskie. I następnie Google mi powiedział, że za 400 metrów ja mam wybrać skrajnie prawy pas i zjechać tutaj już z tych alej, prawda? No a byłam na skrajnie lewym pasie. No i było troszeczkę dużo aut. Więc co Katarzyna zrobiła. Przyspieszyłam troszeczkę, znalazłam e, lukę między dwoma samochodami, tu i tu. Nie? No i stwierdziłam, że przebiję się na prawy pas nie? między tymi samochodami No i z tego prawego zjadę na ten skrajnie prawy No była większa luka, no bo tutaj samochody następne były tutaj, tutaj, tutaj No to była taka przerwa między samochodami, prawda? No i ja jadę, włączyłam migacz Troszeczkę się wrypałam tutaj no i jadę dalej, żeby zjechać, zjechać na ten prawy pas, prawda? No i teraz bardzo istotny jest ten samochód tutaj ten, co przed niego się wyrpałem. odpalił syreny i wyprzedził znaczy, pojechał on na ten lewy pas zrównał się ze mną i tak Popatrzył na mnie przez szybę, wyłączył już wcześniej syrenę. On tak tylko włączył na chwilę i wyłączył. Tak wiecie, tak trąbnął syrenami. Ja nie wiem jak to opisać. Tak zrobił, tak uiu, i koniec, nie? Popatrzył się na mnie, uśmiechnął się i pokiwał mi tak palcem. A ty ty, nie? Ja nie wiem co się dzieje. Ale się wyprostowałam, żeby nie pomyślał, że jakieś dziecko za kierownicą się tu gdzieś włamało, bo ja w samochodzie to wyglądam jakbym ledwo za kierownicę wystawała, więc się wyprostowałam od razu. I popatrzyłam się na niego, uśmiechnęłam się i se zjechałam, nie? Na ten, na ten, prawy pas, na to, to, tam gdzie miałam zjechać, to już z, z, tego, z tego wiaduktu jakby, nie? No i nie wiedziałam, czy on mnie będzie gonił. Ale stwierdziłam, że no zjadę, jak coś to mnie dochodzi. Ale tak śmiesznie było, podobało mi się. Hej. Hej. Ronin, dzięki za 11 miesiąców i mi serdecznie. No. I hey, taka historia. Pan mi bardzo umielił dzień. Wydaje mi się, że mnie nie zatrzymał, bo nie był na służbie. Bo był sam jeden pan w samochodzie. A oni zwykle jak jeżdżą, to jeżdżą we dwóch policjantów, nie? Na bisbur. dzięki za subika, witam serdecznie. Yes. samemu nie może być nowego No właśnie, właśnie też mi się tak wydaje, że on, on nie zatrzymał ani nic, bo. Um, on albo jechał dopiero na służbę, albo wracał ze służby, w sensie wiecie, nie był na patrolu aktualnie. Dzięki na za zgiftowanie Subika, witam serdecznie. A to radiowóz był? Tak, i to tajny, w sensie wiesz. Undercover, nie się w sensie co w sensie ten. O, nieoznakowany, właśnie, no. To była jakaś Mazda, chyba. Siema, ma niezła historia, oby więcej takich pozytywnych. Pozdrawiam z rodzinką. Dzięki, za, dzięki za 10 miesiącówika, Witam serdecznie. Nie, nie Kia, na pewno to nie była. Kia, nie, nie, BMW. No. Ale taka historia. No, gdybym wiedziała, że mam zaraz zjechać na prawym, to bym się albo ustawiła na środkowym, albo na skrajnie prawym, no nie? Miszo.pl, dzięki za suba. Witam serdecznie. No, ale nie wiedziałam i też pierwszy raz tam jechałam, to, to skąd miałam wiedzieć, prawda? A co, miałeś pecha? Nie, ja nie miałam pecha. Właśnie miałam szczęście. Widzicie, wydaje mi się, że. Ja żyję z nitrem w równowadze. No nie? On dostaje mandaty, a ja nie dostaję mandatów. Tak mi się wydaje. To jest równowaga wszechświata. On ma pecha, ja mam szczęście. Tak. W jakim stopniu się dopełniamy tutaj, to prawda. On rozbija samochody. Tak, on rozbija samochody. Ja nie rozbijam samochodów. Też prawda. Ostatnią, ostatnią stłuczkę, jaką miałam, była chyba, jak miałam 19 albo 18 lat. Bo to zaraz na początku, jak miałam prawo jazdy. On mówi R, ty nie mówisz R? Ja nie mówię R? Rabarbar. Mówię R. Kamil, dzięki za czwarty miesiąc. Witam cię serdecznie. On ma narzeczoną, a ty nie masz narzeczonego. Też prawda. No to równowaga. Hmm. Widzicie. On ma pieniądze, a ty nie masz pieniędzy. Tu akurat jest zaburzona równowaga.